Pomówmy trochę o tych błędach, jakie są najgroźniejsze do popełnienia w trakcie rozwodu. Na twoim przykładzie, Monika, jakie to były konkretnie błędy? Chyba to, że pozwoliłam, żeby to trwało tak długo. Jakby nie walczyłam o rację. A ile lat się rozwodziłaś? 3,5. Jakby w naszym przypadku wchodziła też w grę opieka nad córką, więc dlatego to trwało tak długo. I myślę, że w naszym przypadku to tym błędem było to, że nie potrafiliśmy się dogadać, żeby to po prostu ułożyć po swojemu, tak jakby w naszym, jakby w rozmowie w cztery oczy, a żeby to ułożyć. A wpływało to na waszą córkę też? No właśnie, zrobiliśmy wszystko, żeby nie, i myślę, że tak naprawdę możemy sobie wszystkie błędy wybaczyć, bo zrobiliśmy kawał dobrej roboty we dwójkę, żeby nasze dziecko było szczęśliwe i zaopiekowane. Także mam wrażenie, że już tamte błędy przeszły, o tym nie myślimy, bo nasza córa jest super. A dzisiaj w swoim e-booku o czym mówisz, poza tymi emocjami? O tym, żeby zadbać o siebie. O tym, żeby zwracać uwagę na to, jak ja się czuję, a nie to, czy mam rację i czy sędzia powie, że ja miałam rację i że pogłaszczę mnie po głowie i będę mieć święty spokój taki na przyszłość. Bo to zazwyczaj tak nie wygląda, że nawet jeśli sędzia powie, że nie wiem, rozwód jest z winy mojego partnera, no to czy da mi to święty spokój? Raczej nie. To tylko zaogni sprawę. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie. Czyli wracając do tych błędów, trzeba było w cztery oczy dogadać się, zanim poszliście przed sądem, bez rodzin, co nie, jeszcze? Nie pozwalać się na to, żeby emocje brały górę, wiadomo. A, łatwo przykre, powiedzieć. Przykre SMS-y, przykre telefony, przykre maile. No, wiele się nauczyłam, jak poskramiać własne emocje. Muszę przyznać, że to była niezła lekcja życia. Ty napisałaś coś takiego, że stałaś się mistrzynią od pisania i niewysyłania. Nadal jestem. I wiadomości. Tak jest. Tak jest. I to pomaga faktycznie? To pomaga i pomagało. Gdy dostawałam przykrego SMS-a, odpowiadałam na niego, ale nie klikałam wyślij. I ulga momentalna. Że bez to, zaogniania sytuacji. To, co miało zostać nazwane i napisane, zostało napisane, ale nie emocje trafiło do adresata. Tak. Ja zawsze w rozwodzie, jeżeli są dzieci, to ja zawsze zwracam taką szczególną uważność na to, żeby rodzice mieli na uwadze, że dzieciaki są najważniejsze w tym całym procesie rozwodowym. To jest tutaj klucz sprawy. Ale niestety, błędów, które należy się wystrzegać, to jest to, aby przy dzieciach nie pokazywać tych swoich emocji. Ja wiem, że to jest trudne i za każdym razem, jak ktoś do mnie trafia, to ja mówię, że to tak wygląda i że to jest trudne. Jeżeli mamo, tato, płaczesz, to nie płacz przy dziecku, wystrzegaj się tego. Bo dziecko z automatu, to jeżeli mieszka z jednym z tych rodziców, to będzie przejmowało te emocje. Potem są trudności w budowaniu relacji pomiędzy tym rodzicem, który na co dzień nie mieszka. Więc to wszystko ma, jakby my rodzice, którzy się rozwodzą, nie mają takiej świadomości. Błędy, które robią rodzice w trakcie postępowania rozwodowego, powodują tylko i wyłącznie olbrzymią krzywdę psychice na przyszłość dla tych dzieciaków. Często rodzice wzywają policję. W przypadku, kiedy nie dochodzi do kontaktów, to jest najczęstszy błąd. Bo policja nie jest od tego, żeby dziecko wyprowadzić z domu i przekazać je rodzicowi. Mhm. Nie wiem, dlaczego ktoś nie hamuje tego, bo przecież okej, taki rodzic, jak wzywa policję, myśli, że wzywa to na tego drugiego małżonka, który czegoś tam nie robi. Mhm. Ale dziecku w jego psychice wydaje się, że ktoś wzywa na mnie. No tak, że to ono i to jest ten błąd, który jest bardzo często popełniany.